Witamy i bardzo się cieszymy, że przyszliście do nas. Kto z Was był do tej pory na wszystkich sesjach ze ścieżek edukacyjnych? Albo odwrotnie, kto jest pierwszy raz na ścieżce edukacyjnej? Okej, dobrze. To parę słów wprowadzenia. Idea ścieżki edukacyjnej jest następująca. My wychodzimy i tutaj z Rafałem staramy się Wam przekazać jakieś tam podstawowe informacje dotyczące różnego rodzaju technologii. Jak zajrzycie do starych prezentacji z PLNOGA i tutaj w trakcie tych slajdów ja i Rafał będziemy pokazywali bardzo często odniesienia do różnych PDF-ów i nagrań wideo ze starych PLNOG-ów. Tam dosyć dużo już mówiliśmy o różnych rzeczach typu routing, switching, nawet QoS poruszaliśmy ostatnio. Natomiast dotarło do nas, że nie ruszaliśmy jeszcze MPLS VPN-ów, w związku z tym z radością zajmiemy się tym dzisiaj. Raczej nie powinno być to totalne rocket science. Jak zobaczycie slajdy, chociaż momentami można się przestraszyć, ale to nie powinno wyglądać strasznie. Będziemy się starali mówić prostym językiem, maksymalnie upraszczając pewne rzeczy, po to, żeby wszystkie osoby, które do tej pory nie miały z tym do czynienia, mogły się czegoś nauczyć, bo taka jest idea tych sesji. Natomiast jak będziecie mieli jakieś pytania, no to oczywiście pytajcie, bo niektóre tematy można przedłużać w nieskończoność praktycznie. Dobrze, wszyscy gotowi, usiedli już sobie? Tam widzę jeszcze jakiś ruch przy drzwiach. Można tutaj też usiąść, no niestety już nie na krzesłach, ale przy ścianie, jak jest bardzo duże zainteresowanie. No co, jedźmy. Ja będę odstawię wodę. Idea sesji jest bardzo prosta. Chcemy Wam pokazać, co to w ogóle są VPN-y, o jakich sobie myślimy w tym momencie z Rafałem. Na razie jest to zagadka. Potem jak te VPN-y się dzielą, czym się charakteryzują i oczywiście odpowiedzieć po drodze na wszystkie pytania, jakie potencjalnie możecie mieć. No i oczywiście będziemy się zmieniać z Rafałem i pewne rzeczy prezentować z dwóch czasami różnych punktów widzenia, ale idea jest zbieżna. Klasyfikacja VPN-ów. Generalnie VPN-y, jak słyszycie, w zależności od tego, z jakiego środowiska pochodzicie, możecie kojarzyć od razu z dwoma różnymi zupełnie rzeczami. To znaczy, możecie myśleć o VPN-ach jako o naturalnym rozwiązaniu, które będzie szyfrowane, zapewniało prywatność itd., itd. To nie jest złe podejście, aczkolwiek ewidentnie wskazuje na to, że jakby do tej pory wasza, czy zagadnienia, którymi się stykaliście, pochodziły z takiego świata raczej enterprise'owego, gdzie VPN jest po prostu jakimś mechanizmem szyfrowania ruchu i przenoszenia go przez sieć publiczną w sposób raczej związany właśnie z zachowaniem poufności. I to nie jest to, czym będziemy się dzisiaj zajmować. Także jeżeli ktoś chciałby posłuchać o IPsecu, SSL-u, tunelach GRE, tunelach w SSH i tak dalej, to nie jest to, czym będziemy się zajmować. My będziemy rozmawiać o czymś, co jest z prawej strony tego obrazka, czyli o rozwiązaniach VPN-owych tworzonych przez operatora, które zupełnie nie muszą być związane z szyfrowaniem ruchu i chodzi właśnie bardziej o tą nacisk na to słowo prywatna sieć tworzona przez operatora. Prywatna wcale nie oznacza szyfrowana, zapewniająca poufność cokolwiek, raczej w rozumieniu separująca od innego ruchu. Operator jako taka jednostka w danej lokalizacji czy w mieście musi sobie zwykle móc poradzić z wieloma dziesiątkami, setkami, tysiącami, milionami klientów, w których potencjalnie każdy z nich może używać tych samych aplikacji, tego samego systemu, tych samych funkcjonalności i tak dalej, i tak dalej. Słucham? Tych samych adresów. I tych samych adresów w szczególności. I chcielibyśmy jako operator móc każdego takiego klienta niezależnie od wszystkiego obsłużyć. No co nakłada pewne jakby wymagania, jeśli chodzi o separację ruchową. Także wszystkie slajdy, które następnie pochodzą po tym slajdzie, będą głównie powiązane z tym, w jaki sposób można odseparować rozwiązanie A od rozwiązania B, ponieważ poruszamy się w domenie MPLS-owej, będziemy dosyć dużo mówili o różnego rodzaju protokołach, które w MPLS rozszerzają, aczkolwiek nawiązywać będziemy również do rozwiązań, które niekoniecznie o MPLS jako taki muszą być oparte. Co jeszcze różni te dwa modele? No pierwszy jest taki, o którym powiedziałem, czyli kwestie związane z szyfrowaniem i tak dalej, w zasadzie w środowiskach operatorskich tego się nie stosuje. Po drugie, zupełnie inny nacisk jest na systemy zarządzania i utrzymania. W rozwiązaniach tak zwanych, załóżmy, że tak nazwiemy je umownie, enterprise, bo tak jest prościej powiedzieć, czyli firmy, korporacje, które po prostu są mniejszą lub większą instytucją, systemy zarządzania działają w oparciu o to, co widzą, to znaczy tam, gdzie stoją urządzenia i tunele, te tunele albo są podniesione, albo położone. Jeżeli podniesione, no to pewnie coś tam przez ten tunel jesteśmy w stanie osiągnąć. Jeżeli urządzenie, które stoi tutaj,
po lewej stronie tego obrazka, próbuję monitorować urządzenie po prawej stronie obrazka, a tunel jest w tym momencie położony, niedostępny, cokolwiek innego, no to ten monitoring jakby się nie powiedzie. W środowisku operatorskim z reguły system zarządzania ma dostęp do wszystkich węzłów sieci operatora bez żadnego problemu i to zwykle jeszcze czasami dosyć redundantnie, więc nawet jeżeli gdzieś po drodze wydarzy się jakaś awaria, to system zarządzania będzie w stanie po pierwsze to wykryć, po drugie być może jeszcze dostać się do urządzenia. Po trzecie jeszcze operator oczywiście ma różnego rodzaju przekazania związane z tym, co musi raportować swoim użytkownikom, zewnętrznym agencjom itd., itd. I tutaj te elementy, które tutaj wydają się elementami dosyć dodatkowymi, znaczy możemy sobie postawić monitoring, a możemy sobie nie stawiać monitoringu, bo jak działa, to działa, po stronie sieci operatorskiej stają się elementarnie kluczowe. No i teraz... No chyba ważną cechą jest też to, że w tym drugim modelu, modelu operatorskim, jakby ciężar technologiczny jest przeniesiony na operatora, tak? To on jest odpowiedzialny na swoich urządzeniach za topologię, za routing, za connectivity. Urządzenie abonenckie czy klienckie jest bardzo uproszczone. Albo samo urządzenie, albo jego konfiguracja. Także jakby inteligencja jest położona po stronie sieci. W tym modelu Enterprise czy CE-based VPN, to tutaj mamy inteligencję, konfigurację, całą złożoność po stronie klienta. I teraz jakby nie śmiejcie się, ale zapytam o to, czy wszyscy wiedzą, co to jest CE i PE? Czy jak zaczniemy używać tych akronimów i za chwilę się możecie nam pogubić. CE to jest ogólnie rzecz biorąc Customer Equipment, albo jedna z wariacji tego rozwinięcia, czyli sprzęt klienta, urządzenie po stronie klienta. PE to jest Provider Edge, Provider Equipment, jakkolwiek chcecie to rozwijać, ale to jest ten bardziej operatorski kawałek sieci, o której mówimy. Za chwilę akronimów będzie więcej, dlatego chciałbym, żebyśmy byli w tym samym miejscu. Teraz jeśli chodzi o tak zwane PPVPN-y, czyli prowajderskie VPN-y, mamy w zasadzie dwa rozwiązania i znowu skupimy się na jednym dla uproszczenia, ponieważ tym razem akurat to drugie rozwiązanie prawie samo się wyeliminowało z rynku. Był taki draft stworzony przez firmę, która już nie istnieje, który mówił o tym, że w zasadzie VPN-y można realizować za pomocą wirtualnych routerów. Jest to rozwiązanie oczywiście bardzo szlachetne i bardzo dobre, ponieważ faktycznie zapewnia nam całkowitą separację całego de facto routera. Mimo posiadania jednej skrzynki można mieć tych routerów wirtualnych, jeżeli one są faktycznie od siebie odseparowane 50. No problem z takim rozwiązaniem na wirtualnych routerach i możliwością tworzenia dla każdego klienta nowego wirtualnego routera na jednym urządzeniu polega na tym, że na takich urządzeniach prowajderskich typu PE dzisiaj w zależności od wielkości sieci, w zależności od rozwiązań bardzo często terminuje się nawet po 1000, 2000, 3000 użytkowników, 3000 użytkowników w rozumieniu firm. No trudno znaleźć taki router, czy takie urządzenie generalnie, w którym da się wykreować 3000 wirtualnych routerów tylko po to, żeby nauczyć się jednej trasy i przesłać tą jedną trasę gdzieś tam dalej albo odwrotnie. No i de facto, tak jak widzicie, w 2006 roku ten draft był, ostatnia jego wersja została złożona, czyli wersja trzecia. Praktycznie w zasadzie się tego już dzisiaj nie stosuje. Juniper ma rozwiązania, które opierają się o wirtualne routery. My jako Cisco również mamy rozwiązania opierające się o wirtualne routery. Ale nie myślcie o tym w kontekście tego, co widzicie na tym obrazku. MPLS, VPN-y, czy generalnie VPN-y dla klientów przy wirtualnych routerach skalują się, powiedziałbym, dosyć słabo. A jeżeli zaczynacie się już bawić w sytuacji takiej, kiedy w jednym wirtualnym routerze i tak macie na przykład 100 klientów, to zaczynacie się sami oszukiwać, no bo tracicie jakby podstawę do tego, żeby opowiadać, że to jest rozwiązanie takie czyste, tak? Czy z tego, że klient ma mieć rozwiązanie prywatne dla siebie, wynika to, że faktycznie będzie miał osobny wirtualny router. W związku z tym mówimy raczej o tym, co widzicie po prawej stronie tego obrazka, czyli sytuacja, w ramach której zapewniamy za pomocą dodatkowych mechanizmów sygnalizacji, i tu jest klucz problemu, możliwość wymiany za pomocą jednego fizycznego urządzenia i jego logicznych interfejsów, które prowadzą do urządzeń naszych klientów, całej prywatnej tablicy routingu, polityki routingu itd., itd., itd. I teraz niezależnie od tego, jak to się akurat nazywa, raczej stosuje się coraz częściej pojęcie VRF, czyli Virtual Routing and Forwarding Table, na stwierdzenie, że to jest taka właśnie osobna instancja tego prawie wirtualnego routera bez całego narzutu procesów itd., itd. I jak mamy jedno fizyczne pudełko, które się nazywa PE i 1000 klientów, to wystarczy wykroić w pamięci tego urządzenia 1000 wirtualnych tablic, które faktycznie zawierają te dwa wpisy przykładowe albo i 50 wpisów przykładowych. Niestety oczywiście trzeba cały czas pamiętać i o tym, i z Rafałem będziemy to podkreślać na slajdach,
ale miejcie to z tyłu głowy, to niestety oczywiście kosztuje pamięć routera. I to tą pamięć RAM, w cudzysłowie tanią, jak i tą pamięć w sprzęcie, która jest zwykle trochę droższa. Każda taka sztuczka... Rząd wielkości droższa. Rząd wielkości, nie straszmy. Ta pamięć będzie musiała być jakoś zalokowana po to, żeby router mógł wykonywać swoje funkcje, tak? Czy switch, czy jakiekolwiek inne urządzenie. No i tych RFC, które mówią o tym, w jaki sposób to zbudować, w jaki sposób to utrzymać, jest bardzo dużo. Za chwilę na slajdach zobaczycie trochę z tych, o których chcielibyśmy w szczególności Wam poopowiadać. No dobrze, teraz na czym polega MPLS VPN w krótkich żołnierskich słowach, ponieważ okazuje się, że do tej pory generalnie nigdzie tego nie pokazywaliśmy. Sami żeśmy się zdziwili, jak żeśmy szykowali. Znaczy, o wielu rzeczach już mówiliśmy, a się okazało, że MPLS VPN-ach jakoś nikt do tej pory tak konkretnie to nie powiedział. Sieć operatorska MPLS-owa składa się ze swoich z węzłów, tak? Załóżmy, że jest ich tam naście lub dwa co najmniej, bo inaczej to trochę nie ma sensu. W takiej typowej sieci MPLS-owej mamy urządzenia, które się dzielą generalnie na dwie różne klasy. Na urządzenia, które nazywamy urządzeniami P i urządzenia, które nazywamy PE. Te dwa urządzenia różnią się tylko jedną drobną, aczkolwiek bardzo ważną rzeczą. Urządzenia P, jak provider, nie mają na sobie praktycznie żadnych danych dotyczących sygnalizacji informacji o swoich użytkownikach, VPN-ach i tak dalej. Urządzenia PE to są te urządzenia, gdzie podłączamy użytkowników i w związku z tym na tych urządzeniach trzeba mieć całą inteligencję związaną z krojeniem VRF-ów, z wydzielaniem sygnalizacji, z utrzymaniem tej sygnalizacji, czyli na przykład protokoły routingu używane przez Waszych klientów po to, żebyście mogli ich podłączyć do swojej sieci. No i to niestety właśnie jest ten koszt. Bo urządzenie P w sieci MPLS-owej od biedy w zasadzie wszystko, co musi potrafić, to utrzymać protokół routingu wewnętrznego, a następnie nakładać na niego etykiety i to już jest wszystko. Natomiast urządzenie PE właściwie musi potrafić umieć wszystko. To znaczy z jednej strony musi obsługiwać MPLS-a, z drugiej strony móc wymienić te VRF-y, czy wydzielić te VRF-y, obsługiwać N protokołów routingu po to, żeby było kompatybilne ze wszystkimi klientami, których chce się podłączyć. No i na koniec jeszcze obsługiwać fizyczne interfejsy, które Was interesują. I stąd urządzenia PE zwykle są trochę bardziej skomplikowane w budowie, bo klienci oprócz 10-gigowego Ethernetu używają takich interfejsów jak E1 czasami, tudzież modemów analogowych na przykład. Teraz, co się w takiej sieci dzieje? Taka sieć generalnie będzie obsługiwała nam ruch od klienta. Jeżeli sieć MPLS-owa istnieje dla samej siebie, to w zasadzie nie ma mowy o MPLS VPN-ach, ona po prostu transportuje ruch za pomocą odpowiednio nałożonych etykiet na pakiety. W momencie, kiedy pojawia się nam użytkownik, którego chcemy jakoś tam rozróżnić, to pojawia się konieczność dodania dodatkowej sygnalizacji dla tego użytkownika. I teraz dla każdego przejścia od lewej do prawej, czy od prawej do lewej, w zależności od jak chcecie się na to zapatrywać, musimy dodać tą dodatkową sygnalizację do ruchu, który przechodzi przez sieć. I robi się to za pomocą dodatkowej etykiety w dużej ogólności. Za chwilę zapoznamy Was z podstawami tworzenia tych usług. Natomiast w dużej ogólności dodaje się dodatkową etykietę, tak zwaną etykietę VPN-ową. Czy ktoś do tej pory w ogóle nie miał do czynienia z MPLS-em? I jak mówię etykieta, to w ogóle nie rozumie, o czym mówię. Mówcie, znaczy podnieście ręce, bo później już coraz mniej rzeczy będziecie rozumieli, jak dzisiaj nie rozumiecie tego. Wszyscy rozumieją, dobrze. Czyli będziemy używali takich sformułowań etykieta transportowa i etykieta VPN-owa. Etykieta transportowa służy sieci MPLS-owej do tego, żeby przesłać ruch z punktu A do punktu B. Czy to jest router? W szczególności punkt A to jest tam, gdzie się wchodzi do sieci, a punkt B to jest tam, gdzie się wychodzi. Dokładnie, bo my obsługujemy tylko taki ruch tranzytowy. To jest etykieta transportowa, natomiast VPN-owa to jest właśnie ta etykieta, która pozwala, jak ją zobaczymy, powiedzieć, aha, ten ruch powinien trafić do danego VRF-u, czy jakkolwiek nazywamy tą wirtualną instancję klienta. I teraz, jak widzicie, niestety może być tak, że tych sposobów wykrojenia tuneli jest bardzo dużo. Ja powiedziałem na początku, że taki router P musi obsługiwać protokół routingu wewnętrznego po to, żeby móc nałożyć sobie etykiety i wymieniać te etykiety, natomiast jest parę jeszcze innych sposobów, które pozwalają tą informację o etykietach rozesłać. Czasami na przykład wystarczy do tego protokół BGP, o dziwo, albo wręcz statyczne skonfigurowanie takiej małej, prostej sieci, w ramach której etykiety przydzielimy faktycznie za pomocą konfiguracji statycznej, tak ładnie. I za pomocą Perla, tudzież innego narzędzia. SDN-a, o właśnie. Wrócimy do tego jeszcze później, na razie nie powiem Wam dlaczego. Adres końca tunelu od A do B, czyli z jednego PE do drugiego PE, bo tak zwykle transportujemy ruch, jest bardzo ważny.
No i będzie się przewijał w wielu różnych instancjach w trakcie tej prezentacji. Co jest dalej ważne? Dalej ważne jest zestawienie sesji sygnalizacyjnej. I teraz, tak jak firma Juniper i tak jak firma Cisco miały tutaj bardzo różne koncepcje a propos tego, jak to robić na początku, czyli parę ładnych lat temu. Tak widać ewidentnie, że przez te parę ładnych lat, pokażemy Wam to na slajdach, te dwie koncepcje bardzo się zbiegają, jeśli chodzi o mechanizmy sygnalizacji i mechanizmy przechowywania pewnych informacji. Dalej różnimy się sprzętowo, dalej mamy różne architektury, natomiast jak się okazuje, że trzeba taką sieć zbudować z dosyć oczywistych przyczyn, na koniec dnia udaje się skonfigurować to w taki sposób, żeby używać tego samego protokołu albo przynajmniej sygnalizować do siebie w taki sposób, który dla jednej i drugiej strony jest zrozumiały. I dwa główne protokoły, czy te najważniejsze, o których będziemy dzisiaj cały dzień mówić, no to jest albo BGP, które może do tego służyć, żeby przekazać pewne informacje z jednej strony na drugą, w większości sieci jest to konieczne wręcz, no i ulubiony nasz protokół LDP, czyli protokół, który będzie obsługiwał w tej sieci wymianę etykiet, plus może sygnalizować pewne dodatkowe rzeczy, do których też za chwilę wrócimy. I myślę, że teraz Rafał coś opowie. Zaczekaj, okej. No to dziękując Łukaszowi, chciałem powiedzieć, że na dokładnie tej architekturze, na tych dwóch slajdach, z tych dwóch slajdów można rozbudować, że tak powiem, całą głęboką drzewo i taksonomię, tak? Bo w oparciu o te same pryncypia, o tunel transportowy, o jedną sesję kontrolną, po pierwsze VPN-y można budować VPN-y warstwy trzeciej i warstwy drugiej. W ramach każdego z nich mamy różne odmiany. I to, co będziemy dzisiaj robić, to będziemy sobie opowiadać na tej sesji o tych różnych wariantach. Na jednych zatrzymując się trochę dłużej, na innych nieco krócej. Najbardziej powszechny i taki naturalny, pierwszy w zasadzie, to jest VPN dla warstwy trzeciej, IPVPN czasami zwany, dla ruchu unicastowego. Tutaj historia jest bardzo, bardzo długa. Jest to już naprawdę dobrze wystandaryzowane. Obecnie RFC 4364, ale bardziej jest znany jako 2547 bis. No z pewnymi rozszerzeniami, tak, związanymi z dodatkowymi protokołami czy z jakimiś dodatkowymi funkcjonalnościami. Ciekawa rzecz i warto zauważyć, że opcji na tunel transportowy, czyli ten, o którym Łukasz wspominał, że to jest tunel, który przenosi informacje od routera PE do routera PE wewnątrz sieci, tych opcji jest szalenie dużo. I żeby było ciekawie, tutaj na liście mamy nie tylko MPLS-owe protokoły, tak? To może być ścieżka RSVP, LDP, BGP, Labelet Unicast, może być tunel Jerry, tunel IPsec, różne warianty typu ścieżka LDP na ścieżce RSVP z takich czy innych względów. Jak się wrócicie do takiej sesji o skalowalności, która chyba była rok temu, to takie rzeczy tam wyjdą. Pełna sałatka. No, gdzieś tu jest nawet taka wyuznana opcja jak BGP Labeled Unicast over LDP, over RSVP. I to jest tylko tunel transportowy. No, Cisco ma nawet taką opcję, żeby po multicastowym tunelu unicastowy ruch przesyłać. To jest jeszcze gorsza sałatka, tak, ale da się to zrobić. Kontrola usługi, czyli ten protokół kontrolny dla Unicast, Layer 3 VPN, tutaj jest już pełna zgoda, nie ma specjalnie wersji i odmian, jest to BGP. Dokładnie to samo, które macie w internecie. Oczywiście multiprotokół, czyli rozszerzenie, przenosi informacje o radzinie adresowej 1 SAFI 128, czyli to jest IPv4, dokładnie to oznacza IPv4 VPN z etykietą. No i są takie dwa dodatkowe atrybuty, Route Distinguisher i Route Target, wspomnimy o nich za chwilę. Route Target to jest community. To, na co warto zwrócić uwagę, to na to, jak etykieta już ta VPN-owa jest przydzielana. Dlatego, że można ją przydzielić per VRF i wtedy ta etykieta po otrzymaniu router PE myśli, ok, dostałem wartość
95 300 i to oznacza, że to będzie mój VRF, czyli moja tablica routingu zielona. To jest jedno podejście i tutaj mamy jakby zgodność i my to robimy, jest to opcja konfiguracyjna i Cisco. Natomiast druga opcja jest taka, że można tę etykietę przydzielić inaczej. Juniper przydziela alternatywnie etykietę per CE. Czyli jak mam podłączone dwa czy trzy urządzenia abonenckie, klienckie do danej tablicy, do danego VRF-u, no to będę miał trzy etykiety, jak ją dostanę, to nawet nie muszę się zastanawiać, jaki IP jest w środku, bo już wiem, że to mam wysłać na ten lub inny interfejs. Cisco ma dodatkową opcję, tak, gdzie przydziela, i to chyba była pierwsza i najstarsza, gdzie przydziela tą etykietę per prefix. No, trzy urządzenia CE podłączone do jednego VRF-u są jak najbardziej w porządku, tylko że takie jedno urządzenie CE może mi ogłosić 300 prefiksów, bo czemu nie? Tak, czy 900 prefiksów, no i tutaj by oznaczało, w tym trybie pracy oznaczałoby przydzielenie 900 etykiet, każda inna. Dokładnie, znaczy ma to swoje uzasadnienie historyczne, bo jak pamiętacie, MPLS Tag Switching, dokładnie Tag Switching na Cisco był pierwotnie implementowany na urządzeniach, które w ogóle nie miały elementów sprzętowych. W związku z tym zalokowanie pamięci w ramie było w cudzysłowie tanie i w związku z tym dodanie kolejnych etykiet w ramie nie kosztowało nas nic i dlatego to był taki pierwszy mechanizm przydzielania etykiet. Później oczywiście się to zmieniło z uwagi na to, o czym mówił Rafał, czyli możliwości odciążenia tablicy, która będzie przechowywać sprzętowo informacje o etykietach dla danych prefiksów, można to zoptymalizować. No. No i tutaj taka uwaga, że gdyby Wam przyszło kiedyś do zestawiania takiego VPN-u, gdzie alokacja jest per prefix na części urządzenia, a druga część urządzeń jest od innego vendora, na przykład od nas, to warto się zastanowić nad tym, czy nie należałoby tutaj coś podstroić, nie wiem, przełączyć się w tryb per CE albo per VRF, ze względu na skalowanie, ze względu na ilość etykiet, którym będziemy musieli przydzielić bardzo drogą pamięć, tak? Bo każda etykieta to jest wpis pamięci i to jest wpis pamięci SRAM. To jest bardzo droga pamięć, to jest pamięć, która kosztuje rząd wielkości więcej. I jej jest mało, po prostu. Dobra. Nie wchodzimy bardzo głęboko w tą technologię, bo to jest chyba już na rynku ze 12 lat albo lepiej, więc myślę, że warto jednak zastanowić się nad jakby konsekwencjami implementacyjnymi, tak? Jeżeli wdrażamy taką sieć Unicast L3 VPN i budujemy topologię typu hub and spoke, tak? Do tego służą root targety, pozwalają nam wybrać, które VRF, z którym może wymieniać ruch. W związku z tym możemy sobie zaprogramować taką topologię hub and spoke. Tutaj warto zwrócić uwagę na etykiety, jak wygląda routing w kontekście przydzielania etykiety. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przydzielamy etykietę per VRF, no to po otrzymaniu ruchu z tą etykietą, etykietę już wiemy jaka tablica, ale trzeba zrobić IP lookup. Tak? No bo muszę wybrać, którym interfejsem to wysłać na zewnątrz. No tak, tylko jeżeli okaże się, że mój lepszy ruch, lepszy prefiks jest z powrotem do sieci MPLS-owej, to ja wyślę ruch z powrotem do szkieletu. To może być oczekiwane zachowanie, takie zawrócenie ruchu, no tylko pytanie, po co wysyłać ruch od liścia drzewa do jego, w górę sieci i zawracać z powrotem. Należałoby przesłać wtedy na wprost. Z reguły topologie hub and spoke stosowane są po to, żeby ruch wypchnąć poza sieć do jakiegoś systemu warstwy, powiedzmy czwartej albo piątej, jakiś firewall, coś. Także na to warto zwrócić uwagę. Druga ciekawy aspekt, i ten aspekt będzie ważny też i dla innych VPN-ów, to jest Root Distinguisher. Tak naprawdę on został wymyślony po to, że jeżeli mam dwa VPN-y, które i tych dwóch klientów używa tej samej przestrzeni adresowej, na przykład 10.0.0/8, no to routing, jeżeli przenosimy tę informację w BGP, no BGP ma taką naturę, że dla danego prefiksu, tak, powiedzmy 10.0.0/8, wybiera sobie najlepszą drogę i tylko jej używa. No ale tu są dwa osobne VPN-y, więc ja nie mogę jakby jednego VPN-a zignorować, bo w drugim mam routing, mam dany prefiks. Także dodawany jest ten routing distinguisher, jak sama nazwa wskazuje, do rozróżniania. Tyle tylko, że
tu się mogą pojawić problemy, albo inaczej, warto się zastanowić nad konsekwencjami. No bo skoro BGP ma tą cechę, że wybiera sobie tylko jedną możliwą drogę dla danego prefiksu, no to jeżeli mam podłączenie jakiejś sieci abonenckiej, redundantne, to ten prefiks tej sieci pojawi mi się w dwóch miejscach i tak powinno być. Teraz pytanie jest takie, czy ja chciałbym używać tylko jednego z tych wyjść, czy ja chciałbym, żeby informacja o obydwu wyjściach była dostępna na wszystkich urządzeniach PE. Jeśli tak, to dobrze jest mieć różne route distinguishery w ramach tego samego VPN-u, ale na innych urządzeniach PE, bo wtedy obydwie informacje z punktu widzenia BGP, ta sama sieć z punktu widzenia BGP w tym samym VPN-ie wygląda różnie. Dopiero po przejściu informacji routingowej przez całą sieć, po drugiej stronie następuje ostateczna decyzja. Następna rzecz to jest kwestia unikalności. Root Distinguisher może być zbudowany w różny sposób. No powiedzmy, że są cztery odmiany, ale albo bazuje na adresie IP lub beka tego urządzenia PE, które ogłasza prefiks. No fajnie, tylko nie daj Bóg, jak adres lub beka jest adresem prywatnym, bo wtedy się może nam nałożyć. Także dobrze jest nad tym się zastanowić. Albo może być zbudowany w oparciu o numer systemu autonomicznego. Ale jeśli jest w oparciu o numer systemu autonomicznego, to dla odmiany jest ryzyko, że będziemy mieli ten sam routing distinguisher użyty dwa razy na różnych PE. Może być to oczekiwane, ale będzie skutkowało mniejszą różnorodnością się, znaczy mniejszą dywersyfikacją. Następna konsekwencja jest wtedy, kiedy używamy router reflektory, czy coś miałeś na myśli jako AS? Przy połączeniach inter-AS. Inter-AS, tak. Root reflektor to jest bardzo fajne narzędzie w skalowalności w BGP, prawda? Wszyscy tego używają, no nie wiem, czy wszyscy używamy, ale wiele osób używa. On ma tą cechę. Dlaczego pozwala nam się skalować? Dlatego, że jeżeli mamy ten sam prefiks w ramach tego samego VPN-u wielokrotnie, on się ich nauczy, wybierze najlepszy i wszystkim innym klientom ogłosi tylko najlepszą trasę. No to jest super narzędzie z agregacji informacji. Natomiast jeśli tak zrobi, no to jeżeli mam dwa wyjścia z sieci i mam root reflektor, który mi jedno z tych wyjść uzna za lepsze, a drugie za gorsze, to reszta moich urządzeń brzegowych stwierdzi, no jest tylko jedno wyjście, bo ono widzi tylko zagregowaną informację. A to ma skutki też i na konwergencję naszego VPN-u, tak? No bo jeżeli mam dwa możliwe wyjścia do danej sieci docelowej po drugiej stronie mojej sieci operatorskiej i każde PE samo lokalnie podejmuje decyzję, które wyjście jest lepsze, no to jak to, które było lepsze, jest nieczynne, no to już od razu jest dostępna informacja, gdzie jest zapas. W przypadku, jeśli mamy jednakowe root distinguishery, tak, i root reflektor nam jedną z tych informacji ukrył, no to mam jedną informację, ona jest już nieważna, nie ma wyjścia, muszę poczekać na konwergencję BGP, na to, aż mi root reflektor przyśle nową trasę, no i wtedy dopiero będzie nastąpi zbieżność VPN-u. Także wbrew pozorom wybór root distinguishera nie jest trywialny, nad tym się trzeba zastanowić, jaka jest aplikacja, jaki jest VPN. Najczęściej wybieramy root distinguisher oparty na loopbacku. Ale na przykład jeśli w VPN-ie chcemy przenosić bardzo dużą ilość prefiksów, nie wiem, internet w VPN-ie, to ja bym raczej zrobił odwrotnie. I ostatnia uwaga dotycząca, taka rada projektowa, to jest, warto zastanowić się nad głębokością stosu etykiet. Dlatego, że może się okazać, że potrzebujemy w jednym ruchu, na jednym urządzeniu, na wejściu do sieci nałożyć do 5 etykiet nawet. Jedna to jest etykieta VPN-owa, ale może się okazać, że ze względu na to, jak jest zbudowany tunel transportowy i na to, że on ma założoną protekcję, czyli bypass tunel, możemy potrzebować aż 5 etykiet i tu warto zwrócić uwagę na to, jaki hardware jest używany. Bo to jest ta możliwość nałożenia 5 etykiet wymaga odpowiedniego wsparcia w sprzęcie. Chodzi oczywiście o takie rzeczy jak po pierwsze przydział etykiet i możliwość zrobienia tego sprzętowo, a następnie możliwości interfejsów, które przesyłać będą ruch, bo to się wtedy niestety może skończyć
sytuacją taką, kiedy 4-bajtowa etykieta, którą dodacie 5 razy, spowoduje niestety, że MTU interfejsu już nie pozwoli na przesłanie ruchu przy takich dosyć skomplikowanych konfiguracjach. Niektóre ICK nawet nie są w stanie tyle informacji dopisać, po prostu nie mają takich możliwości sprzętowych. Tak, i wtedy albo się w ogóle tego nie robi, urządzenie odmawia współpracy, ale akurat nasze urządzenia zrobią to, tylko zrobią to wolniej. Znaczy będą musiały jeszcze raz wykonać dla takiego pakietu recyrkulację tak zwaną, żeby nałożyć dodatkowe etykiety, których w jednym przejściu poprzednio nie musiały, czy nie mogły zrobić. No i to ma oczywiście swój wpływ na wydajność. Ja mam o multicastach opowiedzieć? Oż ty, dobrze. Jeśli chodzi o multicast VPN-y, z lotu ptaka. Zaczynam mieć mało czasu. Dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie, które też znowu znamy od nastu chyba już lat, które opiera się o tak zwane drzewa MDT. Właściwie większość chyba sieci, która na świecie dzisiaj jest zbudowana i tych dużych sieci korzysta z tego, że w ten sposób przesyła się multicasty w sieciach MPLS-owych. W ogólności na czym to polega? Polega to na tym, że niestety z jednej strony oczywiście obsługujemy na urządzeniach PE sesje multicastowe z naszymi klientami, czyli z routerami CE, ale nasz szkielet sieci, mimo tego, że włączyliśmy MPLS, musi również posiadać uruchomiony routing multicastowy. I teraz stosuje się różnego rodzaju mechanizmy, nie będziemy tu wchodzić w detale, w jaki sposób się ten ruch mapuje jeden na drugi, używa się do tego drzew dystrybucji, czyli właśnie drzew MDT. No i najważniejsze rzeczy, jakie tutaj możecie zauważyć, to skalowalność, tak? Bo można sobie oczywiście rozwiązywać zagadnienia skalowalności, tunelując pewne rzeczy ponad istniejącą siecią, stosując model routerów wirtualnych, o którym już mówiliśmy wcześniej. No ale generalnie ta skalowalność będzie związana dosyć mocno z tym, ile takich klientów przyjdzie do nas i powie nam, a ja bym oprócz tego, że używam ruchu unicastowego i świadczycie mi jakąś usługę MPLS-ową, to chciałbym również wysyłać multicast i dodatkowo chciałbym mieć ten multicast w jakiś sposób zoptymalizowany. No i widzicie tutaj informację, że tak robiło się to wczoraj, ja powiedziałem, że tak się robi to dzisiaj z przyzwyczajenia, tak? Znaczy do tej pory większość sieci była budowana, jeśli chodzi o przesyłanie multicastów, dokładnie w ten sposób. Natomiast na szczęście, z różnych powodów, mamy już rozwiązanie, które zdecydowanie będzie potrafiło sobie lepiej dawać radę z ruchem multicastowym i nie będzie wymagało tworzenia tych instancji routingu multicastowego w sieci operatorskiej. Tu się trochę różnimy, jeśli chodzi o możliwe do zastosowania rozwiązania na poziomie protokołów, ale też widzicie, że te dwa, przynajmniej pierwsze, obsługujemy dokładnie tak samo dobrze. Tutaj odeślemy Was, ponieważ kończy nam się czas, odeślemy Was do sesji trzech, które do tej pory już były na PLNOG-u. One bardzo dokładnie wchodzą w detale, jak takie rozwiązanie działa i dlaczego jest lepsze albo przynajmniej optymalniejsze z punktu widzenia różnego rodzaju zastosowań, do których moglibyście je wykorzystać. Czy coś tu warto powiedzieć poza odesłaniem Was? Chyba tyle. Jest nowe RFC już. I to RFC zostało napisane przez ludzi z Junipera i ludzi z Cisco i ono dokładnie opisuje, dosyć dokładnie, w jaki sposób można przejść przez moment, kiedy stwierdzacie, że macie już sieć taką typową multicastową dzisiaj stworzoną za pomocą starego rozwiązania, a następnie chcielibyście zmigrować do nowego, czym ono się generalnie różni i jak działa. Z tych sesji, sesja Rafała była bodajże poświęcona skalowalności, sesja Emila była poświęcona wprowadzeniu do, natomiast sesja Bartka opowiadała dokładnie właśnie też o tym mechanizmie czy procesie migracji. Czyli mieliśmy stare rozwiązanie MPLS multicastów, teraz migrujemy do nowego, co trzeba zrobić, jak to zrobić, żeby nie przerywać sobie działającej usługi. Lećmy dalej. Virtual Private Wire Service, czyli takie rozwiązanie, które pozwala nam przenieść pakiety i ramki z jednego punktu sieci na drugi punkt sieci bez jakby przesyłania, znaczy z zachowaniem kolejności, chociaż to też osobne zagadnienie jest, ale generalnie taki transport maksymalnie transparentny. Mamy jakiś protokół, którego być może nie rozumiemy albo rozumiemy dosyć dobrze, ale chcemy go przenieść w sposób niezachwiany na drugi koniec sieci i chcielibyśmy zrealizować teraz takie połączenie. W sieci MPLS-owej to rozwiązanie nazywa się zgodnie z terminologią IETF-ową Virtual Private Wire Service. Jeżeli mieliście do tej pory do czynienia dużo z Cisco, to prawdopodobnie znacie to samo rozwiązanie pod nazwą Atom, bo tak my w Cisco do niedawna jeszcze używaliśmy stwierdzenia Any Transport Over MPLS, tak? I to generalnie są połączenia punkt-punkt. I tak jak widzicie, generalnie VPVS opiera się o taką konfigurację, w ramach której macie urządzenie klienta,
i łączycie to urządzenie klienta z inną lokalizacją. To jest połączenie punkt-punkt. Nie ma tutaj możliwości stworzenia innych topologii. Jeżeli konieczność jest stworzenia innej topologii, to w ramach tak zwanych wirtualnych kanałów tworzy się kolejne połączenia punkt-punkt z jednego urządzenia, które na przykład będzie takim hubem i trzeba wyjść warstwy wyżej, żeby móc zawracać na przykład ruch i tworzyć topologię typu hub and spoke. Jeśli chodzi o tunel transportowy, sygnalizujemy w zasadzie tak samo. Mamy trzy różne rodzaje podejścia do tego, w jaki sposób można to fizycznie skonfigurować i fizycznie wymienić. No i tutaj zagwozdka polega na tym, że oczywiście w momencie, kiedy nawet używacie jednego urządzenia, to dobrze byłoby w tym momencie skonfigurować po obu stronach PE w ten sposób, żeby sygnalizowały za pomocą tego samego mechanizmu, ponieważ w innym przypadku po prostu Wam się nie uda przesłać ruchu, tak? Albo będą, no nie uda Wam się przesłać ruchu w ogólności. Tunele się nie zestawią. Nawet się nie zestawią. Wirtualny tunel, jakkolwiek by się on nie nazywał w terminologii konfiguracji, której będziecie używać, nawet się nie podniesie i nie będzie w stanie transportować ramek na drugą stronę połączenia. VPLS, czyli rozwiązania związane z przenoszeniem czy pracą takiego wirtualnego LAN-u w oparciu o sieć MPLS-ową, bardzo podobna usługa, aczkolwiek diametralnie inna niż... same, but different. Dokładnie. Czyli mamy usługę, która opiera się o ten sam dokument RFC, który opisuje pewne fundamentalne rzeczy związane z architekturą takiej sieci MPLS-owej, która świadczy usługi różnego rodzaju. Natomiast zwróćcie uwagę, co tu się dzieje. Generalnie mamy usługę, która tworzy nam tak zwane private wiry pomiędzy lokalizacjami, pomiędzy którymi chcemy wymieniać ruch, a następnie sieć za nas powoduje emulację takiego przełącznika ethernetowego, który mamy zwykle po prostu w postaci jednego urządzenia. Natomiast sieć, która oferuje usługi VPLS-owe, potrafi to zrobić. Tu się niestety pojawia dosyć dużo różnego rodzaju zagadnień projektowych, ponieważ w momencie, kiedy mamy topologię, która zawiera więcej niż dwa punkty, może już dojść do sytuacji takich jak pętle i różnego innego rodzaju dziwne zachowania. No i między innymi na przykład w VPLS-ie domyślnie włączony jest mechanizm Split Horizon. Po to, żeby do pętli w tej sieci nie doprowadzić. Ten Split Horizon działa trochę dziwnie. Jeżeli do tej pory z protokołami routingu mieliście do czynienia, które używały tego mechanizmu, to działa tutaj akurat w VPLS-ie to w ten sposób, że znaczy zasada działania tego mechanizmu polega na tym, że ruch otrzymany z tak zwanego private wire, czyli tego połączenia pomiędzy dwoma routerami PE, które przesyła nam dane, może zostać wysłany do urządzenia CE klienta, natomiast nie zostanie wysłany już do innej instancji private wire'u prowadzącego do innych routerów, czy do jednego, czy do większej ilości routerów PE. Czyli krótko mówiąc, co dostałem od strony MPLS-a, nie wraca do MPLS-a. Dokładnie, po to, żeby nie napędzać ruchu krążącego w kółku. Oczywiście pojawiają się kwestie związane, no dobrze, a jak w takiej sieci w takim razie obsłużyć ruch broadcastowy i multicastowy? Dlaczego jest to potrzebne? Pytanie. Co przestanie działać, jak nie będziemy obsługiwali broadcastu? To by było jeszcze CB też. To można skonfigurować statycznie te adresy IP. Kto powiedział? ARP, bardzo dobrze. Przestanie działać ARP. No i niestety w tym momencie ta emulacja tego przełącznika trochę zaczyna kuleć, bo tak selektywnie tylko wysyłamy część ruchu, tak? Więc tutaj są rozwiązania związane z tym, żeby po pierwsze replikować na wejściu, czyli to PE, które otrzymuje ruch od klienta, widząc, że jest to ruch broadcastowy, multicastowy, musi wykonać replikację, a następnie pewna optymalizacja tego, w jaki sposób ten ruch będzie transportowany na zewnątrz. I tu się używa tuneli point to multipoint po to, żeby zaadresować to rozsyłanie informacji. Uczymy się Maców na podstawie przepływu danych, czyli mówiąc po angielsku w data plane. Dzięki temu jesteśmy w stanie robić to dosyć szybko i jest to usługa z punktu widzenia urządzenia efektywna, jeśli chodzi o jego wydajność. Tak? No i Emil prowadził sesję dotyczącą Advanced VPLS-a, niestety Advanced, ale tą sesję też warto sobie obejrzeć, ponieważ zawiera parę takich slajdów wejściowych dotyczących jak VPLS działa, dlaczego jest dobry do pewnych zastosowań, dlaczego nie najlepiej się sprawdza w innych zastosowaniach. Jeśli chodzi o porównanie, to jeszcze jest jedna ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Sygnalizacja, czy te mechanizmy, o których tutaj wskazywaliśmy wcześniej a propos różnic sygnalizacyjnych, mamy tak naprawdę dwa różne RFC. Pierwsze RFC mówi o tym, że cała sygnalizacja i mechanizm auto-discovery, który pozwala nam odkryć inne routery PE, które są zainteresowane daną instancją danego VPN-a, opiera się o protokół BGP.
No i tutaj redundancję będziemy realizowali na poziomie łącza dostępowego, natomiast mamy również drugie RFC, które mówi w tym momencie o dwóch różnych podimplementacjach. I uwaga, obie są ze sobą oczywiście niekompatybilne, to znaczy część urządzeń PE, jak będzie działać z jedną podimplementacją, nie dogada się z drugą, tak? Mamy dwa różne elementy sygnalizacyjne, czyli FEC 128 i FEC 129. W drugim mamy możliwość konfiguracji Auto Discovery za pomocą BGP, w pierwszym jest to konfiguracja statyczna. Jeżeli ktoś do tej pory uczestniczył w różnego rodzaju warsztatach, konfiguracjach i tak dalej, to najprawdopodobniej, żeby zobaczyć, jak to wygląda, konfigurował sobie to statycznie, a potem wszyscy już mówili, że prościej jest to zrobić za pomocą mechanizmów Auto Discovery, no ale to też trzeba być świadomym tego, że takie mechanizmy i możliwości istnieją. Jeśli chodzi o redundancję VSI, to ty miałeś powiedzieć. To miałem powiedzieć ja. Znaczy takie porady projektowe. Pierwsza rzecz to jest, pytałem się, co to jest BUM, Broadcast Unknown Unicast Multicast, czyli ten ruch, który normalnie musimy rozsyłać takim flood, tak, wszędzie. Jeśli i tutaj, czy warto stosować point to multipoint? Myślę, że dla ARPA czy dla DHCP po prostu nie warto, ale jeśli mamy sporo takiego ruchu, to warto sobie włączyć jakieś rozwiązania typu point to multipoint, po to, żeby zoptymalizować zajętość pasma. No i druga rzecz, w VPLS-ie, tak jak w każdej technologii, gdzie przełączamy Maca, musimy zwrócić uwagę na to, żeby przypadkiem nie doprowadzić do pętli, a jeszcze lepiej do sztormu broadcastowego, bo wtedy generalnie wszystko przestaje działać, tak? Wszystkie łącza się wysycają. No i nawet jeśli VPLS jest w stanie sobie sam zapewnić przez Split Horizon, że on sam się nie zapętli, no to dobrze podłączone urządzenia klienckie, a nie zawsze na to mamy wpływ, co klient zrobił u siebie, może nam pięknie pętlę zapiąć. I teraz warto sobie... I to mogą być urządzenia, które klient bardzo sprytnie sobie przetuneluje przez pół internetu za pomocą tunelu Gray i wejdzie do Was do sieci z zupełnie drugiej strony, czego się nie spodziewacie. VSI i AC. Nikt nie podniósł ręki i nie zadał pytania, co to znaczy. Rozumiem, że doskonale wiecie, o czym teraz mówimy. Virtual Switching Instance, czyli ta instancja przełączająca na Macach. AC to jest Access Circuit. I teraz tak, no tutaj jakby, jeżeli już mamy taką redundancję, czy takie podwójne połączenie po stronie abonenckiej, no to mamy podejście, dwa możliwe podejścia do zaadresowania takiego problemu, po to, żeby jednocześnie zabezpieczyć się przed pętlą po stronie operatora, tak? W sposób niezależny od klienta. Redundancja VSI, czyli mamy pracujący przełącznik, czy pracującą tablicę, i tablicę, która de facto jest odcięta od sieci, jest taki, na takim stand-by'u, w związku z tym ona w ogóle nie pracuje. W tej sytuacji jakby nie ma ryzyka pętli, tak? Tą implementację można wykreować zarówno w BGP-ie, jak i przez tą sygnalizację LDP. Tutaj mamy ręczną kontrolę, oczywiście musimy po prostu odpowiednio to skonfigurować. Natomiast możliwe jest podejście inne, tak? Takie, gdzie obydwie instancje pracują, mają skrośne łącza, natomiast samo łącze jest jakby zablokowane, samo łącze nie przenosi danych, o ile, bo jest oznaczone jako zapasowe. Takie rozwiązanie jest możliwe do implementacji przy BGP. Używa się bardzo prostych mechanizmów, dokładnie rzecz biorąc local preference. To nie jest możliwe przy LDP samo w sobie. I tutaj jakby podejściem, czy jakby takim rozwiązaniem jest uruchomienie Spanning Tree, czy G8032 pomiędzy urządzeniami abonenckimi, klienckimi, a naszą siecią. I wtedy oczywiście nie ma problemu, to będzie działało, tyle tylko, że jesteśmy zależni od tego, co nam klient narozrabia. Jeśli te urządzenia CE to są też jakby zarządzane przez operatora albo przez zaufanego partnera, no to nie ma problemu. No ale nie zawsze tak jest. No i ostatni taki VPN, to jest w zasadzie nowinka, bardziej, dopiero co wystandaryzowany, aczkolwiek prace trwały już dawno, więc była specjalnie prezentacja na ten temat, Emil robił, chyba ze 2 lata temu. To jest eVPN i tutaj jakby koncepcja jest taka, że jest to VPN warstwy drugiej, ale nauka adresów MAC odbywa się w control plane, nie na podstawie przepływu danych, a raczej na podstawie protokołu routingu, czyli de facto przenosimy MAC, adres MAC w BGP. Dlaczego tak? Albo co nam to daje?
to pozwala nam kontrolować, kto i czego i w jakich ilościach się uczy. Możemy zaaplikować polityki, możemy powiedzieć, które wyjścia czy które adresy są lepsze, a które są gorsze. Tak? Nie ma konieczności pełnej kraty, nie ma w ogóle problemów z pętlami, bo nie ma potrzeby rozsyłania ruchu typu flood. Tak? Ponieważ nie ma potrzeby rozsyłania ruchu BUM w sposób taki broadcastowy, w związku z tym nie ma ryzyka zapętlenia. Oczywiście może to rozwiązanie może korzystać z drzew point to multipoint czy point to multipoint. Mamy, zresztą w LDP to też już teraz jest, możliwość explicite wycofania prefiksu. No, ten prefiks jest już nieaktywny, w związku z tym jest explicite na żądanie wycofywany ze wszystkich urządzeń w sieci. Zdecydowanie lepsze czasy zbieżności, bo nie bazujemy na nauce z ruchu, a który z kolei zależy od timeoutów, tak jak to jest normalnie w klasycznym przełączaniu w warstwie MAC, tylko mamy explicite dodawanie i usuwanie prefiksów, adresów MAC. No i ostatni slajd. Kiedy, który VPN? Oczywiście podstawowa sprawa to jest taka, do czego go potrzebujecie. Ale żeśmy z Łukaszem uzgodnili, że najlepszy VPN to jest Layer 3 VPN. Oczywiście wtedy, kiedy... Pod warunkiem, że będziecie przenosić IP. Daje najlepszą kontrolę, największą kontrolę, a poza tym jest najbliżej aplikacji. Natomiast są takie przypadki, kiedy chcemy mieć warstwę drugą, musimy mieć warstwę drugą, są inne konieczności, o tak bym powiedział. Drugą opcją, jeśli Layer 3 VPN z takich czy innych względów tam nie pasuje, na dzień dzisiejszy to byłby Layer 2 VPN. On ma swoją wadę podstawową, polegającą na tym, że jeżeli musimy tych tuneli skrobać bardzo dużo, no to oczywiście jest duży narzut konfiguracyjny. Natomiast poza tym nie powoduje problemów związanych z pętlami, nie powoduje ryzyka sztormów broadcastowych, nie wymaga uczenia się żadnych danych w locie. Nie jest data driven. No i tutaj jakby ten nowy standard Ethernet VPN też jest bardzo obiecujący. Oczywiście on wymaga uczenia się większej ilości informacji, bo tam jest nauka, tam jest informacja o adresie MAC, ale jest dla odmiany, podobnie jak w VPLS-ie, jest to wielopunkt do wielopunktu, czyli rozwiązuje problem skalowalności, a jednocześnie usuwa ryzyko pętli, pozwala na load balancing, rozwiązuje problem ringów, właśnie takich backdoorów. Także to jest bardzo obiecujący standard. I tak naprawdę VPLS, aczkolwiek bardzo popularny, jest najgorszym wyborem, jest ostatnim wyborem. Dlatego, że jak musimy, tak, bo ze względu skalowalności Layer 2 VPN nam nie pasuje, no to trudno, to musimy pilnować tych pętli, to musimy dbać o to, żeby tych maków się nie nauczyć za dużo. Pamiętajcie, że wszystkie tablice mają skończoną pojemność, tak? Nawet jeśli jest to 1 milion, no to normalnie nad makami nie panujemy, tak? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, którego maku kto się kiedy nauczy. No i to w zasadzie tyle. Dziękujemy. I skończył nam się czas. Dziękujemy bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania, będziemy... To szybko. Mam pytanie odnośnie implementacji tego VPN rozwiązania Cisco i Junipera. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy w kodzie produkcyjnym nie ma. Jest na bliskiej roadmapie. Tak naprawdę to... Ten kod pracuje wewnątrz Q-Fabrika, ale już zupełnie wewnętrznie, on nie jest wystawiony na zewnątrz, czyli on jest używany do rozprowadzenia MAC adresów w ramach Q-Fabrika. Natomiast, także mamy pewne doświadczenia, ale bardzo takie w zamkniętym środowisku. To jest chyba plan na początek przyszłego roku, nie pamiętam dokładnie. Na Cisco jest roadmapa do iOS-a XR, czyli ASR 9000 i CRS. A do iOS XE, czyli ASR 1000 i inne urządzenia pracujące pod tym softwarem, pewnie też jakaś dalsza przyszłość. To jest nasz wspólny draft, znowu, Cisco z Juniperem. Tak, tak, i VPN-y były tak, draftowane przez obie firmy. Dziękujemy Wam bardzo. Musimy kończyć, żeby nie przedłużać pozostałych sesji. Skręcimy się z Rafałem cały czas, więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zapraszamy. Dzięki.